W imieniu Stowarzyszenia Twoja Gmina chciałbym serdecznie wszystkich powitać, szczególnie artystów, którzy przyjechali na naszą dzisiejszą wystawę. Stowarzyszenie Twoja Gmina w Bodzanowie jest to organizacja, która działa od 16 lat. Swoje korzenie wywodzi z ówczesnego Komitetu Wyborczego i później przekształciliśmy się w organizację, stowarzyszenie, które działa na niwie kulturalno-oświatowej. Przede wszystkim organizujemy wystawy malarskie, plenery rzeźbiarskie, koncerty muzyczne i właśnie tego typu impreza jest dzisiaj zorganizowana. Jeśli chodzi o współorganizację dzisiejszej wystawy, muszę serdecznie podziękować naszym sponsorom, partnerom, którzy podjęli się współorganizacji i pomogli nam finansowo. I jeśli chodzi o tego typu pomoc, przede wszystkim doświadczyliśmy dofinansowania ze strony zarządu powiatu polskiego. Następnie ponownie takim oddanym, szczerym sponsorem okazał się Bank Spółdzielczy Wistula w Wyszogrodzie, w imieniu którego gościmy panią prezes Jolantę Łukasiak-Malicką. Bardzo serdecznie dziękujemy za udzieloną nam pomoc. Również współfinansowanie dzisiejszego spotkania. Pomoc finansową w tym zakresie otrzymaliśmy ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. I tutaj muszę powiedzieć, że również gościmy państwa. Państwo Targońscy, którzy reprezentują marszałka województwa mazowieckiego. Witam serdecznie. Ponadto, jeżeli chodzi o współfinansowanie, to również otrzymaliśmy określoną i taką wydatną pomoc ze strony Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Płocku, który jest reprezentowany przez panią prezes Beatę Puda. Jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie, to muszę tutaj serdecznie w sposób szczególny powitać pana Leszka Dąbrowskiego i pewnie go poproszę też tutaj do siebie. Pan Leszek Dąbrowski jest członkiem zarządu powiatu polskiego. W dniu dzisiejszym reprezentuje starostę polskiego pana Michała Bożko. Również serdecznie witam radnego powiatowego pana Andrzeja Kulińskiego, który jest człowiekiem oddanym w kulturze, przewodniczącym Komisji Kultury w Radzie Powiatu i jest bardzo znanym działaczem, jeżeli chodzi o zakres kulturalny, jak i sport. Szczególnie też mi jest miło powitać gościa, który z sąsiedniej gminy do nas dojechał. Mam tutaj na myśli pana wójta gminy Mała Wieś, pana Andrzeja Barczyńskiego. Proszę Państwa, dzisiejsza wystawa jest zorganizowana przy współudziale trojga artystów malarzy. Stąd i ta nazwa, którą nadaliśmy dzisiejszej wystawie, Trzy Drogi, to nawiązuje jakby do trzech sposobów malowania, trzech idei, które ci Państwo tutaj przedstawili w swoich pracach.
Dzisiejsza ta wystawa też ma też pewien taki szczególny charakter. Mianowicie chcemy pochwalić się pracami i osobami, które pochodzą z powiatu płockiego, a w przypadku dwóch osób, pani Pauliny Kiega, którą również chciałbym tutaj serdecznie poprosić, jest mieszkanką gminy Bodzanów, również mieszkańcem gminy Bodzanów jest pan Przemysław Szelongowski. A osobą, która pochodzi z powiatu płockiego, obecnie jest mieszkańcem miasta Płocka, jest pan Daniel Raz. Panie Danielu. O, to mamy grono dzisiejszych artystów. Proszę Państwa, jeżeli chodzi jeszcze o stronę organizacyjną, to powiem tak, że przewidujemy po części oficjalnej, która myślę zbyt długo nie będzie trwała, będzie koncert muzyczny. Utwory będą nawiązywały jakby do sztuki, do kultury, do malarstwa może. To klimatyczne, takie odpowiednie do dzisiejszego spotkania będą. Następnie później będzie można oglądać obrazy. Oczywiście są one również przedstawione do sprzedaży. Jest możliwość nabywania tych prac. Następnie później cały czas zresztą będzie towarzyszył nam zespół Quest, który właśnie będzie da nam krótki koncert, a później będzie swoją muzyką towarzyszył nam do posłuchania, jak i również nie wykluczamy, że do tańca. I jeżeli chodzi o stronę tutaj cateringową, to zabezpiecza nam tutaj pani Małgorzata Golacik, właścicielka właśnie tego parku rozrywkowo-grillowego pod nazwą Hepy w Białobrzegach, której serdecznie z tego miejsca chcę podziękować za trud, oddanie i cierpliwość, jaką tutaj poświęciła nam przy organizacji tej dzisiejszej imprezy. Proszę Państwa, jeśli chodzi jeszcze o stronę organizacyjną, to chciałbym tutaj przedstawić te grono osób wchodzące w skład zarządu naszego stowarzyszenia, dzięki współpracy, z którymi udało się tą tegoroczną imprezę zorganizować. I chciałbym tutaj jeszcze poprosić panią wiceprezes naszego zarządu, pani Janina Malicka, pani Teresa Bogiel, i pan Jerzy Staniszewski, który też jest aktywnym członkiem naszego towarzyszenia. Teraz, jeśli mógłbym poprosić pana Jerzego Staniszewskiego o dwa kroki naprzód. Przepraszam panie pułkowniku za muszkę. Chciałbym tutaj się podzielić taką miłą informacją, że pan Jerzy Staniszewski jest kandydatem na wójta gminy Bodzanów, kandydatem, którego nasze środowisko tutaj popiera, wspiera i któremu życzy powodzenia. Pan Jerzy Staniszewski jest pułkownikiem Wojska Polskiego, człowiekiem bardzo kompetentnym, oddanym, społecznikiem i jak najbardziej zasługuje tutaj na tego typu wsparcie. Proszę Państwa, to tyle, jeżeli chodzi ode mnie. W imieniu naszego współorganizatora kilka słów, mam nadzieję, powie pan Lech Dąbrowski, a później chciałbym króciutko jeszcze oddać mikrofon w ręce naszych artystów, którzy pewnie chcieliby się Państwu zaprezentować. Panie Prezesie, Szanowni Państwo.